No więc jesteśmy ponownie w planicy. Przerwa upłynęła w sposób, można powiedzieć, zdecydowany. Działo się dużo podczas przerwy, no ale teraz wracamy z pełną powagą i finezją, niczym angielski dyplomata. Szanowni Państwo, po serii pierwszej prowadzi Janusz Wietrzy-Balkon. No i to on jest głównym kandydatem do tego, aby ten konkurs wygrać, aczkolwiek powiedzmy sobie szczerze, ten mamut, ta planica przynosi tak różne rozstrzygnięcia, że absolutnie niczego nie można być pewnym. Apoloniusz, ty zawsze dokonujesz takiej analizy. Jak myślisz, jak to będzie wyglądać dzisiaj? Czy Janusz ma szansę wygrać, czy jednak ktoś z tyłu go zaatakuje? Powiedz szczerze, że nie będę tutaj próbował powiedzieć, kto może wygrać, co tu się może zdarzyć, bo to jest memoriał, to jest taki konkurs towarzyski. Tutaj wszyscy skaczą tylko dla jednej osoby. I myślę, że zwycięzca tego memoriału to jest jednak najmniej ważna osoba dzisiaj. Dzisiaj wszyscy upamiętniają Mira. Tak. I to tyle w sumie. Szkoda, że Wladimir. Czy jest Wladimir? Jest Wladimir. Widzisz, że ja nie dyszałem. 12 miejsce, 216 metrów w pierwszej serii. No i tutaj powiem szczerze, że wcale bym się nie zdziwił, jakby on jeszcze się koło podium znalazł. No to tego mu chyba trzeba, szanowni Państwo. Czemu tego życzyć? A drugą serię rozpocznę za chwileczkę i Berbujne. Przypomnijmy, Janusz Wietrzy-Balkon pierwszy, Ryszard Kontrkupski 18, Mikołaj Jarosław 21, czyli ogólnie no Polacy, całe szczęście, że są w drugiej serii. I Berbujne rozpoczyna. No, przeciętnie. Z tym, ale że lepiej niż... z tym, że dalej, o wiele dalej niż w pierwszej serii, no 204,5 metra. Czyli zupełnie przyjemny. No i tutaj to, co napisał Putin, że skaczał też dla siebie jak najbardziej. Adam M. Kolejne dziecko. Jakaś nowa postać. Teraz Trypson świetnie upamiętnił Mira. No tak. I Berbujne pierwszy. No i teraz jest ten Kanadyjczyk. Debiutujący już w pierwszym konkursie. Gdyby to były zawody no punktowane, to miały punkty. Wallis Pipy. 2 metry ma pod narty. 187,5 w pierwszej serii. Czy poprawi to odległość? Może poprawić. Może poprawić. No podobnie. Podobnie. 188. Dwa równe skoki. Trzeba go też jak najbardziej pochwalić. To ten Kanadyjczyk. No, Kanadyjczycy chyba nie będą mieli prędko takiego zawodnika, jakim kiedyś był Evan Barczwan, który potrafił wygrać konkurs. No, ale taki równy o, co tam za teksty? Miro Zagraski. O, to te jakieś bany się powinny posypać za tego typu teksty. Boris Dartowski teraz. No i właśnie, Boris Dartowski, jeden z dwóch Bułgarów, którym się udało zakwalifikować i to jest chwała im za to. I dobrze to wygląda. 192 w serii pierwszej, a teraz... Ojejku, no niestety. Dalej, wprawdzie, ale... Dalej, ale niestety, no nawiązał tutaj do kolegi, dla którego rozgrywany jest ten memoriał. Zaraz to zobaczymy raz jeszcze. Tutaj leciał dobrze, no ale chyba błąd wynikał z tego, że po prostu... Strasznie go postawiło tutaj do pionu, powiedzieć. Tak. Jak Kutanena. Aj, jeszcze ten przyruch. I za wcześnie no, takie rzeczy może robić tylko Irok. Tylko on tak, z tego to, wylądować tak, tutaj. Tak. Nie ma co tego pana naśladować. On jest... nikczemnego wzrostu. Tak, natura go skrzywdziła, tak jest. Może sobie na takie rzeczy pozwolić, no ale nie inni. Lars Matt, on konkurs rozpoczynał. On się z Mirem dobrze znał. Miro był tylko rok starszy od niego. A teraz Lars Matt dobrze to wygląda, wysoko leci. No. I brawo! Ponad 220 i to tak znacznie. 221. No może nie tak znacznie, ale przekroczył tą odległość. No i od razu pierwsza nota, ponad 400 punkty. 404,1. No a ile tu myślisz, trzeba mieć, żeby się wygrać? No gdzieś koło 450, może nawet więcej. Oj, nie wiem, no może 450, chociaż jeżeli Janusz powtórzyłby taki sam skok jak w pierwszej serii, to jest to możliwa nota do osiągnięcia. metrów, no i dobrze, za chwileczkę będziemy mieli jedynego Japończyka w drugiej serii, Hagei. Jego obserwujemy raczej tylko na memoriałach. No, może chcą go uśmiercić, nie wiem. To teraz będzie okazja. Hagei.
Oj, spóźnił Japończyk i... No, o! I jeszcze upadek przy ilu? Przy 110 metrach. Ależ tam zahaczył kością ogonową. Może być śmiertelny. Nie. Zaraz to zobaczymy raz jeszcze. No cóż. Czy to skoczył w pierwszej serii, to... To na równi z kolegami z kadry. Wybił się w pierwszej serii, no ale już starczyło pary na jeden skok. O, to końcami nart zahaczył. Tak bardziej przejechał. Tak, no. Podwójny turb. Potrójny aksel. Aksel Gunkowski. 241,2 i to jest piąte miejsce. No Hagai się poniżył. Azjaci się naprawdę wszyscy w równej, dobrej formie. Szacunek. Jarosław Polżadek, o proszę, jednak on się zakwalifikował. I to patrz, nawet 25 miejsce zajął. To nie świadczy dobrze o pozostałych skoczkach. Ja zgubiłem gdzieś Wladimira, ty Jarosława. No dokładnie, ale teraz... Ohoho, ponad 210, ale lądował na dwie nogi, jednak boi się tej odległości jeszcze. No ja go rozumiem jak najbardziej. Czyli tutaj z Krzysztofem Wietrzymalką 228, no to około 450 trzeba mieć, żeby wygrać, tak? Tak mnie się wydaje. Tak myślę, no tak mam prawo myśleć, takim mieć zdanie chyba. Tak. Ruslan Jamny na stałe już mieszka w Polsce. Może nawet w barwach Polski by chciał skakać. Znalazł dziewczynę Polkę. Obecnie mieszka w Częstochowie. No więc w sercu polskości można powiedzieć i skacze pięknie. Ależ piękny skok. I skacze lądowanie takie. W ostatnim momencie, ale wylądował telemarkiem, 223,5, 220 metrów, szkoda pierwszego skoku. Szkoda, bo byłby naprawdę bardzo wysoko, no i chyba panowie musicie się ze mną zgodzić, że jeżeli Ruslan Jamny taką formę utrzyma do zimy, to będą z niego ludzie. Mimo, że z Ukrainy. No nie pasuje, no. 409,2, no i widzimy, będzie wyraźna przewaga w tym momencie. 5,1, ale poprawiłem się matematycznie, Apolonius, muszę ci powiedzieć. A co się jeszcze okaże? No to się jeszcze okaże. Fenix Starocen teraz, szanowni państwo, ostatni jego oficjalny skok w karierze. Wprawdzie już zakończył ją po sezonie zimowym, ale jeszcze przyjechał tutaj skoczyć dla Mira i będzie skakał po raz ostatni w karierze. Fenix Starocen! Czy przekroczy 200 metrów? 202,5 w pierwszej serii, w drugiej. Może będzie lepiej. Jak się będzie pożegna... Lepiej. Będzie lepiej, pięknie. Będzie fantastycznie, brawo! Świetnie, wylądował na dwie nogi, żeby już tam w ostatnim skoku sobie krzywdy nie zrobić. 219 metrów, no i on też już się żegna z nartami, żegna ze skocznią, żegna tutaj z ziomkami, ze znajomymi, tak z kibicami. No i pewnie z widzami też się pożegna. Tak, jego czas po prostu już minął, z tym, że on sam sobie wybrał czas, kiedy jego czas się kończy. Nie każdemu było to dane. Filipe Vogt! Vogt, 201 metrów, zaledwie w pierwszej serii, ale jest w bardzo słabej formie. Znaczy, on woli bardziej te mniejsze obiekty. No, ale teraz jakby chciał temu zaprzeczyć i skacze ponad 200 metrów. Piękne są warunki, teraz każdy... 220,5. Piękna seria teraz. No i obejmuje prowadzenie, 411,3. To jest łączna nota Austriaka. I to jest dobra nota, nie oszukujmy się. No jest przed Jamnym o 2,1 punktu. No gdyby Jamny ustał, to tutaj nie oszukujmy się, ale jednak... No biłby się o inne cele wtedy. Idzie do innej federacji. Dobranoc. W porządku. No i teraz Mikołaj Jarosław. No to może i on by wykorzystał te dobre warunki. Szybko. Teraz puszczają zawodnik 2,3, 2,2. Mocno wieje pod narty. Musi to wykorzystać Mikołaj. No już lepiej. Trafił na progu. A wiem, że on dobrze potrafi latać. Jeszcze. Brawo! No nieźle. 221,5. Szkoda. No chociaż ten skok też myślałem, że jednak będzie w stanie Mikołaj troszeczkę dalej. Ale już nie walczył, bo już wiedział, że od czoło lokaty nie będzie tutaj się bił, więc... Nie, no to masz rację. Skoczył dla siebie, dla przyjemności, dla fanu. Dla fanów. Tak jest. 221 metrów, ważne, że 220 metrów przekroczone jest. W tym momencie jak na razie na prowadzeniu, może awansuje o parę pozycji. Zobaczymy, poczekamy. Na razie jest pierwszy. Na razie można powiedzieć, że ten skok to była ta truskawka na torcie. Tak.
Na ten moment przynajmniej. No i Damian Berge. Ciekawe, czy on dzisiaj jakieś truskawki sobie wydzielał. Będzie wrócił do domu, czy zrobił mu się Yuri Gagarin, nie wydzielał z siebie truskawki. A nie wiem, wiesz, nie wiem, nie rozmawiałem. Ale nie powie, że to nie jest niemożliwe. Jest możliwe. Jest możliwe. No, teraz Damian trafił na progu, jest pułap, teraz tylko, żeby tego skoku nie zepsuć. Nie zepsuje! Nie zepsuje! Ale skok o 230 metrów! 227,5. No to proszę bardzo. No to się nam panowie rozskakali. Tak, jednak na tym kacu, popularnie zwanym, skacze się chyba jednak dobrze. No radził sobie Ahonen, a i poradził sobie Damian Berge. Z tym, że Berge ustał. No ale jednak i odległość trochę mniejsza. Proszę bardzo. Trochę mi się rozjechały narty przy tym telemarku, zauważyli to sędziowie, no typu 18, to 17,5. Od wczoraj chyba się to mu się rozjeżdżają. Możliwe. No i po tej 10 skoczku Damian Berge jest pierwszy, no nawet już 11, Hagei jest 11 właśnie. I teraz Bostian Planiczny, no trzeba porównywać noty 421, czyli około 223 metrów, tyle trzeba skoczyć. Daleko. Czyli to już jest solidna odległość. No ale stać tego pana tak. Na taki skok zdecydowanie. Pierwszy mu nie wyszedł, tylko 209 metrów. No i ten drugi też będzie troszeczkę gorszy. Lepszy niż w podobnie. Pierwszej serii. Ale przeciętny. Ale tylko 214, jak na Planicznego, powiem tylko. Mimo to trzecie miejsce, wysoko. Bartłomiej Falasek, 36. Oglądam skarpetkę, kogoś to interesuje? No nas interesuje. A jakie skarpetki, powiedz nam, to jest bardzo ciekawe. Ryszczyk kontrokupski, no. No nie Ryszczyk. 18 lokata, mamy całą trójkę. To po raz pierwszy taka sytuacja, żeby trzech zawodników na Memoriale weszło do drugiej serii w biało-czerwonej. Ajajaj, z problemami, dużymi problemami. Ryszard nie walczył. No niestety. I podobnie jak wczoraj, pierwszy skok dobry, drugi fatalny, dzisiaj odwrotnie. Coś chyba źle powiedziałem. Nieważne, tak, to nie ma znaczenia. No w każdym razie wczoraj Ryszard Kontrukupski naskoczył dobrze, raz źle i dzisiaj ta sytuacja się powtórzyła. 326,5 i to jest dopiero 12 miejsce, czyli Ryszard Kontrukupski jest tylko przed Hageim. Trochę wstyd. Wstyd to byłby jakby był za nim. No tak, aczkolwiek tak czy siak to nie jest nic, czym się można chwalić. Joe Matt tymczasem, dobrze to wygląda. No, kolejny lot ponad 220 metrów i to zdecydowanie. Świetnie. 26. I pięknie leciał. Też pięknie w powietrzu, spokojnie, stabilnie. A i też mi się wydaje, że sędziowie troszeczkę notami go skrzywdzili, no bo tutaj 225 metrów przeleciał jak posąg, jak kolos z Rodos nieruchomy był. No ale jednak... Ale jednak sędziowie uznali, że to coś nie jest... Coś z lądowaniem musiało być nie tak, bo naprawdę do lotu, do innych takich wartości technicznych w tym skoku nie można było się przyczepić. No chociaż przy takiej pogodzie, że sędziowie to dokładnie nie widzą. Też im to trzeba obejść, bo jednak to jest mamut, leje, jest pochmurno, ciemno. No, mieli prawo. Ten zawodnik też często leje, tylko że w siebie. Wojciech Becker. Albo za kioskiem. Albo za kioskiem, tak. 216 w serii pierwszej, a w drugiej... No, może być podobnie, jeżeli to utrzyma, jeżeli uratuje ten skok. No, trochę bliżej, tak, trochę bliżej. 210 metrem ale wczoraj to Becker. Petardę. Tak, wczoraj. Ale zobacz, jest trójki, ale Hanen normalnie. No jest, taki troszeczkę, no. Brawo. Nowy skoczek chce startować, wiek 17 lat. Kamil Szcześniewski. No nie wystartuje, bo ma 17 lat, proste. Tak, dokładnie. Adolf Stalinsberg. Wczoraj bardzo dobrze, dzisiaj już słabiej. Błąd po wyjściu z progu, ale można jeszcze powalczyć. Stalinsberg 214,5 w pierwszej serii z dużymi problemami, ale teraz już bez żadnych problemów. Ach! No ale jest. Słowo godzinę to powiedziałeś. Pojawił się jeden problem. Lądowanie. 224,5 poprawił się o 10 metrów. Wiem, że co z tego, jak nie ustał tego skoku. A i trochę wstyd. Trochę wstyd, wczoraj tak dobrze, dzisiaj już no nie najlepiej. Tak się ubrał w barwach III Rzeszy Adolf Stalinsberg. Nawet buty czerwone sobie kupił. No i za późno lądowo, niestety. Tak, bardzo późno podchodził do lądowania. Chciał wyciągnąć okuniaki, ale... No niestety. Nie każdy tak potrafi. Piech do lolewek te pi. Dobre ma warunki. Zaskakująco wysoko. W pierwszej serii bardzo mnie zaskoczył. 217,5 metra, teraz tego skoku już nie powtórzy.
No ale walczy, walczy, walczy do końca Francuz. No, no i ale też leży. Też leży, 203,5. Może ten deszcz zaczyna już doskwierać. Może no może być. Na tym igelicie zebrała się jakaś większa warstwa wody. Jest trudniej, jeżeli chodzi o lądowanie. No nie wiem, nie wiem jak to wytłumaczyć. Po prostu upadł. Po prostu upadł. Po prostu upadł. No zaraz zobaczymy. Upadł i leży. Ale tam musi być ślisko, strasznie ślisko. Musiał by występować pod flagą San Cristobal. No dobrze. Najeb Ali, może on przynajmniej ustanie. 13 miejsce, dobrze. Dobrze to wygląda u niego. Młody Libijczyk skaczący w barwach Kataru. Za wcześnie moim zdaniem odbił się z progu. Ale będzie, ale będzie dobrze. Będzie dobrze, będzie prowadził. Świetnie. Brawo! Ale pofrunął. To może być gwiazda. To może być gwiazda. Może być. Może Katar by nie wykładał takich pieniędzy w przyszłości. Tak, na byle koktajl z pastego. Ale świetnie w tym powietrzu, tak spokojnie lata Najeb Ali. Najeb Ali. Najeb czy Najeb, czy Najeb, jak to jest? Ali. Najeb Ali? Najeb Ali. Nie wiem co, Lachu Akbar. 438,4. No i ten zawodnik myślę, że będzie w ścisłym czubie. Już teraz ma. No, o, i to się zaczyna schody. 7,1. 7,1, 8,1. 8,1 od przewagi nad... No, Dżomatem zaczyna się, tak. Prawija się matematyka, właśnie widzę. Wladimir Zograwski tymczasem. No, ku pamięci. No, pozwól teraz, aby Planica z tobą przegrała. Ale spóźnił trochę. Ale będzie walczył. O, dobrze, dobrze, jeszcze? Dobrze, w powietrzu, spokojnie. Zobaczmy, jak on szuka powietrza z tym, że odległość podobnie jak nie znalazł. Podobny skok, 214,5. Ale będzie wysoko. Ale spokojnie wylądował, bardzo spokojnie wylądował, bez żadnych problemów tutaj akurat, jeżeli chodzi o technikę. Dał sobie radę Wladimir Zograwski, no ale jednak z Dżomatem i z Najebem Ali przegrał. Szanowni Państwo, 11 po serii pierwszej, Jarko Kimchasenen. Trochę popsuł ten pierwszy skok, bo stać go na zdecydowanie, zdecydowanie lepsze próby. Wysoko teraz. No, zobaczmy, zobaczmy co tutaj Finn wymyśli. Wymyśli ponad 215 metrów. Podobnie. Nie dam mu prowadzenia, dopiero trzecie miejsce. Wczoraj skakał po 10 metrów dalej, więc jednak jest różnica. Adam, czegoś ty się najadł? Kopytka. O, jest. O, kopytka. Piękna sprawa, piękna sprawa. No a tymczasem, jak kopytka, to potem powinna po nich być silownia, żeby je troszeczkę zgubić. No właśnie. No i Tom Silownia. Czwarty numer startowy. Dziewiąta pozycja. Gdzieś miejsce w dziesiątce to byłby spory sukces dla Toma Silowni. Trochę go ściągnęło w dół, no, ale no, leci no, dobrze. No, Silownia. No, jest wysokość. Eee! Jest pułap. Jest, ale też nie. Też nie ustał. 224,5. Kolejny. Ciężko, ciężko już tam lądować bardzo w taką ciężko. Pogodę. W taką pogodę bardzo ciężko. A tak się wydawało, że tak spokojnie będzie leciał, no ale widzimy, co tam się dzieje. Chciał walczyć do końca. Czy też może trochę za późno lądował? Na pewno. Szkoda. Wtopił w ten igielit. Wtopił się, tak. To specjalny pod niego igielit jest zielony. Nieodwrotnie. To nieodwrotnie. A Ruslan Jamny jest za Becker. A no tak, bo upadł w pierwszym skoku. No ale zobaczcie, żeby nie to, to Jamny byłby teraz chyba liderem. No na pewno. Dopiero by zaczynał skakać. Jeżeli by na skoku stał. No faktycznie. Pierino Crisetti. To jest jedna z niespodzianek. Powiem wam szczerze, dziewiąta lokata. On i Polichronidis mocno zaskoczyli. Zobaczymy, jak on w drugiej serii się teraz zaprezentuje. 215 metrów w pierwszym skoku. Jeszcze ciągnie ten skok. No i... Pod 212-13 metrów. To dopiero szóste miejsce, ale... Ale i tak trzeba go ocenić pozytywnie, jak no, najbardziej. Miejsce w pierwszej części drugiej dziesiątki to jest naprawdę sukces. Trzy złote. Gochek, gocha. Trzy złote. No i co, Najeb Ali nadal prowadzi ten zawodnik, a zostało ich jeszcze czterech. Polichronidis, Hrincman, Ciganojer, Hartmann, Pikant, Lajn, Mebardis, Menele i Jan Wytrzymarko. Powiedziałem czterech? No. A, ośmiu. No cztery razy dwa, no to ośmiu, no proste. No i Niko!
się nam przysunęło. Niko Polichronidis. Adam, wypowiedz te magiczne słowa. Koleo postawi ze sinistry kuzinem apatyli. Perimento somosu, perimento stomosu. To pulauto spiti. I dobrze to dobrze, wygląda. Dobrze to wygląda u Greka, lepszy jest tak. Jeszcze wysokość, super, może super, to pociągnąć Grek. Fantastyczna! 228 i same czwórki, proszę państwa. 4, 4, 4 i 4. Brawo. To zakręcie podziałało po grecku. Ale szkoda, że Niko Polichronidis nie będzie mógł skakać latem. W zimą, przepraszam, latem zresztą też jeszcze nie będzie mógł. Nie, już będzie mógł. Ależ szkoda, ależ pięknie pofrunął, rewelacyjnie, przepięknie. Coś niesamowitego, co zrobił Polichronidis. Jakaż szkoda, że go nie zobaczymy. Forma życia. Forma można życia. Można powiedzieć na memoriale. Ale jak on świetnie trafił, jak wysoko leciał, to tak paradoksalnie. Forma życia na memoriale. No to Apolonii, żeś tutaj dał do pieca. Czarny humor. Piękne lądowanie. Świetnie, naprawdę. Jak ją dostał noty? 19,5, pamiętam. Rewelacja. Bardzo dobre noty. Ciężko tutaj będzie teraz ugryźć Greka. Ciężko! 444,4, 228 metrów. Dalej skoczył tylko Janusz Wietrzybalkon. No i zobaczymy. Gregor Klinsmann będzie pierwszym, który się będzie mierzył z tym Grekiem. Zobaczymy. Mocne nogi ma. Zobaczymy, czy wybicie mu pomoże w tym skoku. Dynamicznie widzimy, z jaką złością. Walczy. Odbił się z progu. Ale to za mało. Ale nie, mało. Nie. Zobaczcie, jeszcze ta czerwona to, linia była. Gdzie ta czerwona linia? Jeszcze to lądowanie. No rozjechały mu się nardy, tak. Falowała. 216,5 nie jest to zły skok, ale widzimy trzecie miejsce. To i to nie był przypadek u graczy. 13 punktów. Nie. Ale tutaj zobaczcie, jest jednak różnica. No strata 13,4 do Polichronidisa to jest dużo. Zostało jeszcze 6, więc Polichronidis naprawdę będzie na bardzo wysokim miejscu. Ciganoyer, stać go na pewno, żeby odpowiedzieć tutaj Grekowi, no ale chyba nie w tym skoku, nie, to będzie krótki skok, bardzo słaby skok słabiutko. Jak dla Ciganoyera. Słabiutko, tylko 199,5 i będzie ogromny regres, w jego przypadku niestety nic tutaj nie będzie lepiej w odniesieniu do tego, co było w pierwsze. Niezwojowo, niczego, tak, 417,4 i Polichronidis coraz bliżej. Coraz bliżej podium. No to byłoby coś, gdyby Grek wygrał Memoriu. Co by z Grecji do Bułgarii daleko nie jest. Dokładnie. Więc może do tego. Ze Słowenii zresztą też nie. No i zobaczymy. Było zwycięstwo drużynowe. 224. Podobnie musi troszeczkę nad dłużej. Pan od kazirodztwa. No trafił. Ale tutaj dostał podwóch. Nie, to nie będzie dobry skok. To nie będzie dobry skok ponad niestety. 210 metrów, ale nie stracił. No nikt, powiem szczerze, tutaj nawet nie zbliża się do tego, co zrobił Niko Polichronidis. No i zamurowało ich, tak. Ale Najep Ali drugi jest, czyli już co najmniej szósty, więc to jest naprawdę niespodzianka. No i Riku Pika Antalainen, kto jak nie on? To jak nie on może tutaj wygrać z tym Grekiem, ale za bardzo noszenia to on nie ma. Znaczy, proszę państwa, 220, ile on musi skoczyć? 1, 2 metry. No nie, 4. Noszenia nie ma, no ale trzeba powalczyć. I tak mu to dostał, więc myślę, że nie. No ale ponad 220 metrów musi skoczyć z tym, że nie skoczy, nic. Bo spóźnił. O Boże, Antalainen. Tragedia, zepsuł wszystko na progu. 161 metrów. 23 miejsce dopiero, oj. Jeszcze się okaże, że Polichronidis to wygra. No właśnie. Ja się nie dziwię się, jak to by powiedział znany myśliciel Krzysztof Kononowicz. Ale ja się nie dziwię się. Ale widziałem, że naprawdę cieszyłeś się Adam po tym skoku, Niko. Tak. Chyba twój faworyt. Ja zawsze na niego stawiałem tak po cichu i może po raz pierwszy się uda. Także teraz... Chociaż no, też chcę, żeby Janusz tutaj się... No właśnie. ...wykazał. Także no, egzekwo zwycięstwo może być. No i Melpardis też lubiany chłopak. No i sami Menel, utożsamiam się z nim. No i Woldemars 222,5 w dobrym stylu. Trafił Melbardis i teraz tylko kwestia tego, co zrobi w powietrzu. Jak on się zachowa w powietrzu? Czy wiatr mu pomoże? Melbardis! Melbardis przed. A co powiedziałem? 222,5 w dobrym stylu. I tyle właśnie zrobił. No brawo! Łotwa przed Grecją, coś niesamowitego. Skoki narciarskie oglądamy, przypominam. Tak. Łotwa przed Grecją? Nie no, to dwa typowo narciarskie kraje, no. Słuchaj, no. Ja ci mogę wymienić masę łotewskich himalaistów. Himalaistów.
No bobslejistów mogę, to jednak jakby nie patrzeć, dyscyplina zimowa. No tak, zimowa. No bobsleje jednak. No bobsleje jednak, coś tam na Łotwie jednak ktoś tam chyba uprawia z tego co wiem. I tam sobie nawet dosyć nieźle radzą. No tak jest, no w końcu to jest brat medalisty olimpijskiego. Tak jest. Oskar Smelbardis, obecny przebywający w Warszawie. Voldemar Smelbardis prowadzi Niko Polichronidis na miejscu drugim, czyli już Łotysze mają swoje podium. A czy będą mieli je Finowie? Sami Mele dostał owację. 225 metrów, to jest jego odległość pierwszej serii. Ile mu będzie potrzebne teraz? 220, 221, na tyle musi skoczyć, żeby objąć prowadzenie. No, nie wiem. Czekaj. Drugie miejsce. Ależ niewiele. Drugi. Ależ niewiele. To będzie 220. Punkt albo i mniej. To będzie punkt albo i mniej, tak mi się wydaje. Ależ fantastyczna końcówka się zrobiła. Końcówka świetna jest, końcówka jest rewelacyjna. No i teraz, czy Janusz to wytrzymał? On miał zawsze z tym problemy. Zawsze miał problemy z drugą serią, zwłaszcza kiedy prowadził. Menele, świetny lot, wysoko leciał, spokojnie, stabilnie. I to lądowanie no też nie było najgorsze. Troszeczkę warunków nie miał, ale... No, noty. Notami przegrał. 446,4. No i to jest druga pozycja. O ile? O 1,1. O 1,1. Szkoda, że ten Menele się tam wcisnął, bo patrz, jakie by było podium. Łotwa, Grecja, Katar. No, albo Polska. No, tak, takie... Czyli... Teoretyczne, egzotyczne podium, no to jednak by Polski tam musiało nie być. No faktycznie. Tak, bo Janusz na to nie postawał. No faktycznie. No to Janusz! Trzymajmy kciuki tutaj wszyscy na czacie. Czy wytrzyma? 229 metrów. 228,8 to jest jego nota. Ile potrzebuje? 221, 222 metrów. Będzie. Trzeba to daleko skoczyć, dawaj, bardzo Janusz! Daleko. Puszcz jeszcze, Janusz! Ajjejej! Na to miejsce. 226, tylko co z tego? Ach, Janusz, mogłeś mnie posłuchać. Ląduj, krzyczeliśmy, a on nie słuchał. Nakręcił się, widać, że ta adrenalina w nim buzowała, chciał skoczyć jak najdalej. No i skoczył te 226 metrów, no tylko co z tego. Przypomniały się mistrzostwa świata. Skoro nie ustał. Tam też zdecydowanie byłby pierwszy. Wygrałby mistrzostwo świata i też upadł. Straszna sprawa. Mało brakło. On się poobijał tylko nasz... Dlaczego on tego nie ustał? Ja ci się kręcę. Ambicja chyba tutaj wzięła górę nad rozsądkiem. Tak. Czyli jakby na dwie nogi tam wylądował, na 226 by wygrał? Raczej spokojnie, tak. Spokojnie. No te po 17 punktów by dostał pewnie. Miał dużo przewagi. No cóż. No mentalnym zwycięzcą jest Janusz, ale rzeczywistym niestety nie. Spadł Polak na miejsce 9. A powinien wygrać, no. Znaczy, że jest twór. To najważniejsze. Janusz 9, Niko na podium. Taka jest rzeczywistość, szanowni państwo. Janusz powinien to wygrać, a skończył. Tak widzimy. A skończył tak jak kiedyś Wojtek Becker po jednej z imprez. Należąco. Ach, szkoda, szanowni państwo. Więc Voldemar Smelbardis. Voldemar Smelbardis, zwycięzcą memoriału Mira Zografskiego. Powiedzielibyście to? Nie postawił na to ani złotówki przed konkursem. A no i ja też nie. No a Janusz Wietrzybalkon widzimy na pozycji 9. Dwa byłyby świetne skoki. 229 i 226. Naprawdę z dobrej strony. No i jak to się mówi klasycznie, spadł z rowerka. Janusz Wietrzy upadek. I znowu w najważniejszym momencie Janusz upada w drugiej serii. Tak samo było w Lillehammer na mistrzostwach. A cóż poradzić? Oby do zimy to wszystko się... A cóż poradzić może na to. Tak, że miłość przyszła, że upadek przyszedł właśnie dziś. O. No więc szanowni państwo, cóż, Memorial wygrywa Melbardis, Sami Menele drugi, Niko Polichronidis na pozycji trzeciej. Piękne. Tak. Z tego to się cieszy. Tak, to jest akurat super, że Niko tak sobie poradził. Polacy na miejscu 9, 14 i 29. No i to tyle, jeżeli chodzi o ten Memorial. Jeszcze dodajmy, że Naje pali na pozycji czwartej. Kiedy usłyszymy się następnym razem? No to dopiero podczas DSF4 SM Cup, M Cup Last Minute. Kiedy to będzie dokładnie, nie wiemy, no bo możliwe, że nawet wcześniej usłyszymy się w Wiśle.
podczas Pucharu Świata. Jest też taka możliwość. Jest też taka możliwość. Zobaczymy, jak to się ułoży terminarzowo. Tak jak mówię, na pewno pojawimy się podczas Pucharu Świata Fisiowskiego w Wiśle, w strefie kibica. Kto będzie, zachęcamy. Można przyjść, się spotkać, zrobić wspólne zdjęcie, ale dostać autograf. Tu Adam jeszcze pokazał jeden gest, no ale tego już tutaj, tego typu, no nie będę mówił po prostu. Znaczy możemy powiedzieć, że po małym piwku możemy wypić razem. Bezalkoholowo. Tak. Dokładnie tak. No i cóż, zachęcamy do śledzenia Twitcha, Facebooka, naszej grupy, wszystkiego. Proszę śledzić, co jest związane z nami. Wszelkie informacje będą się pojawiać, będziecie Państwo wiedzieli na bieżąco. No a my co? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo za ten memoriał, za te dwa dni wspólne spędzone z nami. Panowie, jakieś konkluzje, coś chcielibyście powiedzieć? Nie. Już ja chyba wszystko powiedziałem, wszystko ku Janusza, Melbarnisa i pozostałych zawodników. No może nic dodać, nic ująć. Jasne. No, jasne, o to chodzi. Dobrze, Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo serdecznie, kłaniamy się nisko, do usłyszenia, oddajemy jeszcze raz cześć dla Mira Zograwskiego, no i usłyszymy się na memoriale za rok, natomiast w listopadzie DSJ4 SMK Last Minute oraz Puchar Świata FIS, na którym również będziemy, a teraz kłaniają się Państwu Adam Mikulskiewicz, Apoloniusz Kot i Marek Rudziński. Do usłyszenia.